Dzień dobry, moi drodzy, witajcie w nowym filmiku. Gdzie jedziemy na weekendowy wyjazd? Dzień dobry. Buongiorno, buongiorno. Jedziemy na weekend. Jedziemy na weekend. Stwierdziliśmy, że musimy się trochę wyluzować, zrelaksować, odpocząć. Potrzebujemy relaks, potrzebujemy. Wiesz, co mi się przypomniało właśnie? Que se abbiamo dimenticato. No, che mi è venuto in mente. Quando siamo andati a Wrocław. Słuchajcie, na pewno większość z was widziała tego vloga, jak pojechaliśmy do Wrocławia. I co tam się stało? Kobra. 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 Tak, sławna kobra na ulicy. Właśnie mi się to teraz tak przypomniało a propos naszych wyjazdów. Ale tak, moi drodzy, jeszcze wam nie zdradzę, gdzie jedziemy. Na plecach gdzie kobra? Nie jedziemy tam, gdzie była kobra. Tym razem nie. Także słuchajcie, oglądajcie dalej. Zapraszamy was bardzo serdecznie i mam nadzieję, że miło spędzicie z nami czas. Postanowiliśmy zatrzymać się na obiadek w tej oto pięknej karczmie. Zobaczymy, co będziemy mogli zjeść. When I blame you for the things that weigh me down. 'Cause in the echo of your silence, I only hear what's best for me. Yeah, in the echo of your silence, I'm thinking more of her. She who wants to study your body, who gets the better version of you. I need the better, better truth. I dojechaliśmy na miejsce, tutaj właśnie się zatrzymamy. Hotel Corona, spa i wellness. Rozpakowaliśmy już nasze mini bagaże, napiliśmy się kawki, to teraz słuchajcie, przebieramy się i lecimy na strefę spa, lecimy się zrelaksować na masaże, więc zostawiam kamerę w tym momencie w pokoju i zobaczymy się już później, ale powiem wam, że zapowiada się super, mamy ochotę właśnie trochę odpocząć, zobaczymy zresztą jak cała ta strefa spa, a jutro jak będziemy, to myślę, że zabiorę ze sobą już kamerę i pokażę wam jak to wygląda od środka. Massimo, jesteś gotowy? Jestem gotowy, teraz. No, to idziemy. Na spa? Tak. My już po zabiegach, po spa, po basenie i szykujemy się teraz na kolację, ale chciałam wam coś pokazać. Wzięłam sobie na wyjazd taką oto próbkę tego słynnego CC Cream od Chanel. Swego czasu było o nim bardzo, ale to bardzo głośno. Wszystkie dziewczyny go tak zachwalały, polecały, ale niestety ten produkt jest pierońsko drogi. I mówię, dobra, to ja sobie sprawdzę, czy rzeczywiście jest wart tych pieniędzy. I słuchajcie, nałożyłam go właśnie przed chwilą na skórę i jestem w szoku, jak ona wygląda. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że jestem po zabiegach i po basenie, ale dosłownie zaaplikowałam taką odrobinkę na moją skórę i efekt jest po prostu wow. Zobaczymy, jak będzie jutro rano. Będę go sobie testować. Szkoda, że mam go tak mało, no ale myślę, że wystarczy mi spokojnie ta próbeczka na cały wyjazd. Natomiast powiem wam, że ja jestem w tej chwili w ciężkim szoku, jak on przepięknie wygląda na skórze, dosłownie jego odrobinka. Zobaczymy. Jesteśmy już na Starym Mieście w Lublinie i zatrzymaliśmy się w szaszłykarni ormiańskiej. Będziemy sobie wybierać już coś do jedzenia. Myślę, że weźmiemy szaszłyki albo i nie, ale na pewno weźmiemy też te zapiekane udeczki. Zobaczymy, jak będą smakować.
Słuchajcie, kochani, to było tak dobre jedzenie. Pierwsza restauracja, na którą trafiliśmy po drodze, idąc właśnie w stronę tutaj starego ryneczku miasta. I powiem wam, że zjedliśmy naprawdę bardzo, bardzo dobrze i zastanawiamy się, czy jutro tutaj nie wrócić. A teraz idziemy na spacer. Jest tak dużo ludzi, niesamowite. Zaraz wam wszystko pokażę. Dobry, w kolejnym dniu przed śniadankiem pomyślałam, że pokażę wam, jaki tutaj jest piękny ogród. Piękne dekoracje. Róże co prawda już przekwitły, ale musiało być tutaj naprawdę pięknie, bo w koło posadzone są właśnie czerwone, białe i żółte róże. Piękne. Muszę pokazać mojemu tacie, który jest pasjonatą właśnie motorów i sam posiada. Kiedyś wam pokażę, ale ten jest przepiękny. My już gotowi po śniadaniu i jedziemy teraz do centrum. Dzień dobry, dzień dobry. Witam.
Słuchajcie, dobrze, że wzięłam ze sobą ten letni mój sweter z Soul Italian, bo powiem Wam, że dzisiaj jest chłodno. Miała być piękna pogoda, 24 stopnie, a jest dużo chmur, jest trochę chłodno, ale mam nadzieję, że w drugiej części dnia pogoda się zrobi i będzie ładnie, jedzenie. Pięknie. Stare Miasto. Tak, jedziemy teraz, pierwszy przystanek, Stare Miasto. Stary Rynek. Stare Miasto. Stary Rynek. Stare Miasto. Tak, skończyłaś? Dobra, to jedziemy. Nie chcę nic mówić, ale zawsze jak widzę taką studnię, to wiecie, co mi się przypomina? Film Krąg. Tak. Zatrzymaliśmy się na szybki lunch i zjemy tym razem Sexy Duck. Weźmiemy sobie jedną pizzę, tą salami, mozzarella i świeży pomidor. No i zobaczymy, czy będzie dobra. Widzieliście tę pizzę? To była najgorsza pizza, jaką w życiu jedliśmy. Najtańszej jakości salamy, rzucone na to pomidor, rozpadające się na kawałki. La più brutta pizza della nostra vita. La più brutta. To był bardzo dobry weekend, bardzo dobra, ma taka esperienza pizza, mamma mia. Katastrofa proprio. To jest pierwsza pizza in my life. Słyszycie to? Szajc, bro. Szajc. Nie no, słuchajcie, naprawdę skusiło nas to, że piękne włoskie produkty, dekoracje i cała reszta. To nieprawda.
Nie ale, to tu tylko dekoracja produktu włoski. Resta... Wiecie, jaki on jest oburzony? Ma szajc, szajc. Jest tak po prostu oburzony, ale wiecie, no, dla Neapolitańczyka pizza to jest naprawdę coś bardzo, bardzo takiego osobistego, bym powiedziała. No ale niestety, trafiliśmy w przypadkowe miejsce, nie polecamy wam go absolutnie, czyli Sexy Duck. Najgorsza pizza, jaką w życiu jedliśmy. A dzisiejsze popołudnie spędzamy w spa. Idziemy się zrelaksować na masaży, mamy wszystko umówione, posiedzieć trochę w saunach, w basenie. Ja jeszcze muszę dokończyć, tylko zmywać mój makijaż i tak spędzimy drugą część dzisiejszego dnia. Powiem wam, że totalnie odpłynęłam w ten weekend. Jest cudownie i żeby te chwile trwały jak najdłużej. Postanowiliśmy zrobić sobie kolację romantyczną w hotelu, w którym się zatrzymaliśmy. Będziemy jeść na zewnątrz. I na początek wzięliśmy tatara plus flaczki. A później, czekajcie. Massimo wybrał sobie stek mignon, a ja filet drobiowy z chrupiącą skórką. Będzie pysznie, mam taką nadzieję. Tym razem, po tym dzisiejszym obiedzie nieudanym. Kochanie, na zdrowie, za udany weekend. Dziękuję. Jesteśmy już po kolacji, dopijamy sobie jawinką, Max piwo. Zostaliśmy praktycznie sami tutaj na tarasie, ale muszę to powiedzieć, to była tak dobra kolacja, w porównaniu do tego dzisiejszego obiadu i tej pizzy, to była tak dobra kolacja. W ogóle słuchajcie, w tym hotelu jedzenie, dania, które tutaj serwują z kuchni, są jak niebo w gębie. Coś wspaniałego i pogratulować kucharzom, bo naprawdę Anice, bardzo dobre jedzenie. Nie taki sama dzisiaj pizza. No już powiedziałam. Teraz naprawdę były dobrze. No. Bardzo dobrze, no, naprawdę kolacje. Także powiem wam, że jesteśmy niesamowicie zadowoleni. Jeszcze sobie trochę tutaj posiedzimy i czas iść spać, bo jutro powrót do Warszawy. Ale to jeszcze nie koniec naszego vloga. Zobaczcie, gdzie jutro pojedziemy. Koniec vloga. Nie koniec? Nie koniec. A, dobra. Zobaczycie jutro, gdzie pojedziemy. Także ja na ten moment się z wami żegnam. Dopijam winko. Idziemy spać. I widzimy się w kolejnej części. Dzień dobry, dzień dobry. Witam, moi witam. Drodzy. Jesteśmy surprise, gdzie? Surprise. W Kazimierzu. Proszę bardzo. Czekajcie, pokażę wam. O. I Castello. Troszkę tutaj widać, co i jak.
Przyjechaliśmy na spacerek. Zanim jeszcze wrócimy do Warszawy, stwierdziliśmy, że zatrzymamy się właśnie w Kazimierzu. Pochodzimy troszeczkę, pozwiedzamy, napijemy się kawy i będziemy wracać do Warszawy. Także zapraszam Was na już ostatnią część tego weekendowego vloga. Pospacerujecie teraz troszeczkę z nami. Jedz, zobaczymy czy dobry. Próbuj. Daj. Co, dobre? Jest kawka i jest mój gofer. Naszej wycieczki. Kazimierz zaliczony, stare miasto w Lublinie zaliczone. Dobra spa. Surprise mamy dzisiaj. Tak? Gofry przepyszne. Gofry, które jadłam, przepyszne. Lody. Kawa bardzo dobra, spacer też. Weekend idealny, można by powiedzieć. Naładowaliśmy, słuchajcie, baterie i czujemy się wspaniale, więc możemy wracać spokojnie do domu. Tak na zakończenie powiem Wam jeszcze, że hotel, w którym się zatrzymaliśmy pod Lublinem, hotel Corona Spa and Wellness, naprawdę bardzo fajny, dobra hotel, tak, naprawdę. Godny polecenia, słuchajcie, obsługa, w ogóle cała ekipa ludzi pracująca w tym hotelu, przemiła, sympatyczni ludzie, tacy naprawdę, wszyscy mówią dzień dobry, bardzo mili. Je się na tak, jedzenie też bardzo dobre w hotelu, zarówno śniadanie, jak i jedzenie typowo w restauracji. Pozdrawiam przy okazji panią z recepcji w spa, która mnie, jak to się mówi, rozpoznała i która czyta mojego bloga, także było mi bardzo, bardzo miło poznać. Zamienić słówko. Muszę Wam powiedzieć, że też jesteśmy mile zaskoczeni, jeśli chodzi o sam Lublin. Bardzo nam się podobało, bardzo dużo ludzi, ale naprawdę jeszcze tutaj wrócimy. Jeszcze przyjedziemy do Lublina, na pewno wrócimy do hotelu Corona, bo byliśmy naprawdę bardzo zadowoleni. No ale cóż,
Czas wracać do rzeczywistości, czas wracać do domu. Kochani, chciałam Wam jeszcze przekazać taką ważną informację. Otóż Wy ten vlog widzicie już w nowym tygodniu, a ja postanowiłam przedłużyć sobie troszeczkę ten taki mały urlop i w tym tygodniu na moim kanale nie będzie więcej filmów. Chciałam Wam to po prostu przekazać, żebyście się nie dopytywali, bo czasami tak jest, że piszecie do mnie, czemu nie ma jakiegoś filmu, czy będzie, czy nie będzie. W tym tygodniu będzie tylko ten jeden vlog weekendowy. Nowe filmy pojawią się już w kolejnym tygodniu. Po prostu chcę sobie odpocząć od nagrywania, zająć się trochę innymi sprawami, ale będę za to na Instagramie, więc jak coś, to zapraszam Was bardzo serdecznie. Tam możecie mnie oczywiście śledzić, nas śledzić, mnie śledzić. No i co? Tym akcentem kończymy ten weekendowy vlog, moi drodzy. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie, że dotrwaliście do końca i wracamy do domu, co? Buziaki, pa!